Snapchat zmienił nazwę i wypuścił swój pierwszy fizyczny produkt. Jest lepiej niż myślicie. 2 dni temu Snapchat, czy właściwie teraz po prostu Snap, pokazał światu swoje okulary z kamerą. Przełom? Owszem. Po pierwsze są ładne i nie rzucają się w oczy. To bardzo ważne z perspektywy użytkownika, ponieważ wszystkie poprzednie okulary z kamerą wyglądały trochę jak toporne wersje Jamesa Bonda, a te można spokojnie nosić na co dzień. Druga rzecz to fakt, że kamera nie jest w nich wcale ukryta. To ważne, ponieważ ludzie będą mieli świadomość, że mogą być nagrywani. Dzięki temu unikniemy takiego efektu Google Glass, który miały ten problem, że ludzie reagowali na nie z wrogością, ponieważ myśleli, że są nagrywani bez ich pozwolenia. Na razie wiadomo o nich tyle, że mają nagrywać 10-sekundowe filmy, które będą automatycznie przesyłane do naszego telefonu i gotowe do umieszczenia na Snapie. Mają mieć kąt widzenia podobny do ludzkiego, około 115 stopni, więc nie będzie to rybie oko, tylko coś bardziej naturalnego. Filmy z okularów będzie można łatwo odróżnić od tych normalnie kręconych snapem, ponieważ mają być one okrągłe, a nie kwadratowe. Widać, że cały produkt jest naprawdę dobrze stworzony pod grupę docelową Snapa, dlatego i cena nie mogła być zbyt wysoka. Za parę zapłacimy tylko $130, co za sprzęt tego rodzaju wydaje się bardzo rozsądną ofertą. Na początku dystrybucja będzie mocno ograniczona, ale zważając na już teraz duże zainteresowanie produktem, podejrzewam, że do normalnej sprzedaży trafi to już jutro. Do zobaczenia. Cześć.